Cześć, tutaj Pilar z ekipy Gierizen.pl. Na samym początku chcę Was przeprosić za fakt, że do tej pory nie ujrzeliście żadnych filmików z drugiego Wiedźmina, ale mój komputer przegrywa walkę z optymalizacją tej gry, a nie chcielibyście oglądać Geralta w takim stanie, więc niestety musicie nieco poczekać, ale obiecuję, że Wam to wynagrodzę. Tymczasem zapraszam do oglądania piątego piątkowego podsumowania. 4 dni temu zapewne w wielu domach już otwierano szampany z okazji powrotu PlayStation Network. Działa tak naprawdę wszystko poza PlayStation Store, z którego możemy ściągać dodatki i gry oraz wiele innych rzeczy, co uniemożliwia nam zarazem ściągnięcie gier, które zostały nam udostępnione przez Sony w ramach zadośćuczynienia. Jeżeli przespaliście kilka ostatnich dni, to już pędzę z wyjaśnieniem. By wrócić do łask graczy, Sony postanowiło oddać w nasze ręce zupełnie za darmo 2 z 5 gier, a ich nazwy to Little Big Planet, Infamous, Wipeout, Ratchet & Clank i Detonation. Dla zwykłego zjadacza chleba i tego, który jeszcze nie przeszedł tych gier, to na pewno dobra wiadomość, ale jak się nad tym głębiej zastanowić, to dochodzi się do wniosku, że teoretycznie Sony niczego na tym nie traci, ponieważ są wydawcami tych tytułów, a one mają już swoje lata i teoretycznie zbierają kurz na półkach sklepowych, dlatego mają niewielką wartość. Tak czy siak powinniśmy się cieszyć, skoro dostajemy gry za darmo, to chyba logiczne. No dobra, koniec tego, powiedzmy, że słodzenia. Karny Jerzyk Sony należy się na pewno za to, że po raz drugi dopuścili niemal do włamania i udostępnienia informacji graczy. Jakkolwiek absurdalnie i sarkastycznie to brzmi, hakerzy udowodnili, iż stroną, którą jest bardzo łatwo zhakować, jest ta, na której zmieniamy i resetujemy hasła do swojego konta w PlayStation Network. Sony strzeliło sobie już 2 samobuje. Jestem ciekaw, czy wyjdą na jaw kolejne absurdy związane z tą firmą. Jak będzie wyglądać dalsza kampania mająca na celu udowodnić, że gracz dla Sony jest bardzo cenny. Jeżeli po udostępnionych materiałach Infamous 2 podoba Ci się nadzwyczajnie, to masz jeszcze niecałe 3 tygodnie, by odświeżyć sobie pierwszą część, która będzie zresztą udostępniona za darmo w PlayStation Network, bowiem Niesławny 2 wychodzi 8 czerwca. Zapowiadają się naprawdę gorące wakacje. Dam sobie głowę uciąć, że nikt się tego nie spodziewał. LA Noire zebrał bardzo dobre oceny. W tym momencie jego średnia ocen wynosi około 90%, co jest wielką niespodzianką. IGN ocenił go na 8,5, The Guardian ocenił LA Noire na 5/5, GameSpot wystawił tej grze 9/10 oczywiście. Teraz wystarczy poczekać i dowiedzieć się, co o tej grze sądzą polskie pisma i serwisy. Czekamy na pierwsze recenzje z naszego rodzimego kraju. All with messages. The examiner received a new letter today. We got the wrong guy. Każdy szanujący się gracz powinien znać Batman Arkham Asylum, bowiem zapisał się on w historii cyberrozrywki grubymi literami, będąc najbardziej udanym tytułem żerującym na licencji filmowej. Nic dziwnego, że na tą grę czeka wielu graczy i na pewno ucieszy ich fakt, że całość, wszystkie misje poboczne i główne łącznie będą trwały około 40 godzin, natomiast wyłączając te dodatkowe, będzie to 25 godzin, czyli nieco ponad doba. Jest to wynik na pewno znakomity, pozostawiając Batmana z innymi produkcjami, można szybko wyliczyć, że niektóre z nich trwają po 8 razy mniej, więc jeżeli będziecie mieli trochę czasu, to na pewno Batman Was zadowoli. W tygodniu swoje 5 minut miały również nieco mniejsze wydarzenia. Ujawniono m.in. 4 klasy z multiplayera Assassin's Creed Revelations. Są to Guardian, Vanguard, Bombardier i Sentinel. Warto zwrócić również uwagę na update Xboxa 360, który wprowadzi usługi PayPal, możliwość konferencji za pomocą naszych awatarów, ale głównie rozchodzi się o nowy dysk,
który doda 1 GB pojemności do obecnego. Będzie się on nazywał XGD3 i aktualizacja wprowadza głównie możliwość odczytu tej płytki. Teraz macie okazję rzucić okiem na projekty nowych okładek ze zbliżających się wielkimi krokami gier Resistance 3 i Rage. No i to by było chyba na tyle. Trzeba przyznać, że ten tydzień nie minął pod znakiem jakichś wielkich wydarzeń w growym świecie. Liczymy teraz na to, że następny będzie wyglądał pod tym względem lepiej i zapraszamy na www.giernizant.pl. Na razie.